Proszę Państwa, witamy Pana Andrzeja Rosiewicza. Nie trzeba przedstawiać. Pamiętamy z takiego okresu czasów, jak to ta propaganda sukcesu odchodziła na wschód. Ja to bardzo pamiętam. Myślę, że uda mi się dzisiaj szła poprosić. Szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze. Już przez nikogo niekochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. Zapomniana przez pana, wyklęta przez lud. Szła, szła na wschód, choć pogoda była brzydka i zła. Choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza. Szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dokoła rozpanoszył się gród. Pan ją zdradził i wyklął ją lud. Szła na wschód. I tam kręgu ogniska, kiedyś mi bliska, przeskakuje troszeczkę, jadła kiełbasę za wzięcie, w oczach pobladła i dalej jadła i pokazała mi zdjęcie, a tym zdjęciu oczy zachwyca obraz nieziemskiej urody, warkot złocisty, wzrok jasny, czysty i lica jako jagody. Jędruś szepnęła, Jędruś kochany, wiesz taka mia nieszczęśliwa, pomysł mi miła, gdzieżeś ty była, wiesz Jędruś, ja się ukrywam, Jędruś z oddali, cały ze stali, odjechał sznur Mercedesów, ja twoja rana, twoja kochana, to ja. Propaganda. A proszę nam powiedzieć, kiedy ta teraźniejsza, bo ona nas okłamała, wróciła, jest, wcale nie odeszła. Historia kołem się toczy, proszę Państwa. Tak? Korzystajmy z mądrości ludowych, przywołujmy i wtedy będziemy o wiele mądrzejsi. Proszę Państwa, a propos mocherowych beretów, kiedy nasz rudowłosy, rudy pikuś, lekceważąco powiedział, a mocherowe berety, co prawda tam podobno potem przepraszał, że tam się wycofał, no to mi się, no oczywiście mi się to nie podobało, a jednocześnie potem, od niedawno sobie zdałem sprawę z tego, jakie to są bardzo mądre kobiety, te właśnie w tych mocherowych beretach. Mądre, wierzące i doświadczone życiowo. I dlatego takim Tuskom, Komorowskom, tym wszystkim, tym takim krętaczom, to one są jak skała. Tu nie dadzą się na gram oszukać. Te słowne manipulacje, krętactwa, to wszystko. Jakby tu jeszcze owinąć te kłamstwa, to tych, na te kobiety to nie działa w ogóle. I jakie potwierdzenie mądrości tych kobiet moherowych przyszło do mnie niespodziewanie z Niemiec. Oglądam Discovery i tam jest historia II wojny światowej. I nagle hitlerowcy szkolą tych młodych facetów na pilotów. I to dokument taki leci. No i pokazują tego syna, tej Niemki, ze czterech ich tam stoi i on pisze list do matki, do tego niemieckiego mohera, to im ta mądrość życiowa. I mówi tak, mamo, już nie mogę doczekać się tej wojny. A matka odpisuje mu tak, w tamtych czasach, Niemka, synu, to jest zbrodnicza wojna, my kiedyś poniesiemy za to karę. I to jest ta mądrość, ta sama bijąca stamtąd, z tego doświadczenia i tak dalej. Proszę Państwa, i może jeszcze teraz właśnie, może teraz tak, na tym występie koncert patriotyczny, ja tam zaśpiewałem kilka piosenek. Zacząłem od takiej wiązanki Biało-Czerwona, z której mam takie podkłady muzyczne i sobie śpiewam tam, Biało-Czerwona znów płynie nad nami, a wciąż tacy sami i tak dalej. I tam i te polskie takie piękne piosenki, te nasze tradycyjne, jako wiązankę. Potem zaśpiewałem piosenkę tą tytułową z płyty, A gdy się naród obudzi, taka piosenka. No i tam skróciłem ją i to zaśpiewałem. Później zaśpiewałem, że miałem sen, gdzie tam jest taki ważny dosyć rym, śnił mi się on, kłamstwa tron, a nad nim wielki, pusty, rudy dzwon. I to się tam powtarza jako refren. A potem zaśpiewałem jeszcze taką, potem zaśpiewaliśmy, to jest obecny kolega Marek Kędziorek, to jest młody, obiecujący twórca, on jest teraz jakby producentem, miał kiedyś studio, nagrywa płyty i on mnie zachęca właśnie do tego, tych różnych nagrań i tak dalej, ale też popełnił kilka ładnych piosenek bardzo. Jedną z jego piosenek, też skróconą, bo to są dosyć długie piosenki, Powiedz im o tej nadziei, o Polsce, która będzie inna, lepsza i tak dalej. Tośmy zaśpiewali razem z nim, a potem ja powiedziałem,
bo tu na tej płycie taka landrynka fajna, to jest okładka, a tu jest tak, proszę Państwa. Tu jest tak, jak oni mówią, a prawda taka jest taka. I tutaj jest jeszcze, ja pierwszy raz się dowiedziałem, że takie istnieją zwierzątka jak lemingi, wiecie Państwo. To jest co stadem, wszystko, nie analizuje, tylko wszyscy tak robimy, to zasuwamy, tak. I to stado lemingów tu jest takie. Jest napisane, tu śpiewam, oswajanie lemingów, tu jest napisane. No i tam żeśmy zaśpiewali razem z Janem Pietrzakiem i z Markiem, zaśpiewaliśmy ulubioną piosenkę polskich lemingów. I dlatego Państwa też zachęcam do tego. Tu nie byście, jesteście zaskoczeni, że będziecie musieli śpiewać, to jest prawda. No więc zaśpiewamy to. Jak do mnie, to nie Panie Marku, może zapraszamy, to jest gitara do nas bliżej. No więc ja jeszcze wracam nie, do tych lemingów. Gitara jest dla pana. Aha, no to ja przynajmniej może jakoś będę dobrze wyglądał z tym. Tak, no postaraj się wyglądać. Jakoś to będzie wyglądać. Proszę Państwa, i ta piosenka ulubiona polskich lemingów, którą zaśpiewamy razem, dobra? Dobrze. Platforma ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Ona tak pięknie tłumaczy zdrady i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, Leming jej wszystko wybaczy, bo Leming to ty i ja. Ja się nie zgadzam. Pokochasz tak czule jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szalu, do dna, to zdradzaj mnie ją wtedy i grzesz. Platforma ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Ona tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, Leming jej wszystko wybaczy, bo Leming to ty i ja. Proszę Państwa, patrzę. No to co chyba, jak pani ma na imię? Grażyna. Pani Grażynko, no to chyba co? No goście czekają jakieś goście czekają grzane wino, jakieś coś, no musimy jakoś się zachować, prawda? A prezydent by mi tutaj mandat wystawił. Prezydent, tak? Nie wiem, czy to jest abolicja. Nie ma. Nie ma, na niższym czekie nie będzie. Prezydent Majchrowski, tak? Chyba tak, aha. Tak. Ja jechałem tutaj, powiedziałem Majchrowski, że po niemiecku będzie... Jak po niemiecku Majchrowski? Pani powiem. Meki Majcher. Proszę Państwa, są tutaj płyty, którzy Państwo nabyliście już płyty, to pan Andrzej właśnie będzie miał okazję na chwilę przysiąść i podpisywać płyty. No i będzie mam nadzieję, że jeszcze zaśpiewa, bo pięknie. Jeszcze mam na finał jeszcze mam pieśń taką, którą znacie Państwo i z przyjemnością mam nadzieję zaśpiewamy. Wracając do tego, ja czasem jak po koncertach tam podpisuję jakieś płyty, coś, no jakiś facet kupił płytę i poszedł. Ale przychodzi mi, panie Żyju, a tu płyty nie ma. Także sprawdzajcie. Tu płyty nie ma, ja mówię, proszę pana, nie wszystkie losy są wygrane. Ale dla kogo pan Andrzej ma podpisać tę płytę? Dla kogo? Czy tylko wystarczy autograf? Dla Sabinki. Imiona jest lepiej, jak imiennie to będzie fajnie. Mnie też tak się wydaje. Witek mi zadzwonił właśnie o dzisiejszym pobycie. Małgorzata. Dla kogo to? Justyna. Justyna. Thank you.
Panie Andrzeju, musiałem płytę kupić i przynieść do podpisu, bo dwie ojcu zdarłem. Tak? A jeszcze, a mało tego, oprócz płyt jeszcze leży w domu maszyna do szycia, o której zawsze tata mówi, że ta maszyna, to wtedy w PRL-u trzeba było pół roku na to zarabiać. A myśmy zarobili tydzień chałtur z Rosiewiczem. Brawo, jak ma na nie ojcie? Jest o Dziękuję. Proszę Państwa, ja myślałem, że ten przystojny mężczyzna, z którym stałem tu przed chwilą nad tą gitarą, że to jest kamerzysta, a to jest terrorysta. Brawo dla pana Stefana! Chciałem wykręcić się od tej gitary. On mówi, nie, proszę pana, ma pan grać, ja ją specjalnie przywiozłem, proszę natychmiast grać na gitarze. Kamerzysta, terrorysta. Ja moje delikatne ciało mam wbijać w te metale teraz tutaj. Troszeczkę tam jakieś ze dwa akordy zapomniałem, mógłbym się nie przyznać, bo tyle fałszu leci dookoła, prawda, że może by się nie zauważyło. No. Resztkami sumienia się przyznałem. Pytają się jakiegoś polityka, proszę pana, ma pan wyrzutu sumienia? A on mówi, nie, rzadko go używa. A problemy etyczne? A co to jest? Proszę państwa, z moich obserwacji i notatek okazuje się, że chyba w życiu też, ale na scenie, jak się działa, jak aktorzy, czy śpiewa, czy cokolwiek się robi, to dwa są podstawowe uczucia, śmiech i płacz. To są najważniejsze. Reszta to są tylko dodatki, opisy, to. A dwa podstawowe uczucia, które przeżywamy, to jest wzruszenie i śmiech. Dlatego też, jak biorę udział czasem w takich patriotycznych jakichś koncertach, to też nie bardzo chcę, żeby to było tak monotematyczne i cały czas sierpiętniczo takie dostojne. Tylko musi być luz. Nawet w tych dramatycznych momentach Powstania Warszawskiego przecież ludzie się śmiali, bawili się też, mimo takiego dramatyzmu. No po prostu jakoś ale ludzie generalnie nie znoszą jednego nastroju cały czas, prawda? Musi być jakiś oddech, coś takiego. Dlatego też taki felietonik, który ja napiszę takie felietoniki do naszego dziennika, Okiem Stańczyka. Bo te dzwoneczki, tak ja tak czasem wychodzę na scenę i proszę Państwa, czuję się tak, pamiętacie tego gościa z obrazu Matejki, co tak siedzi na fotelu z tymi dzwoneczkami, taki zatroskany losami Polski. No tak się czuję właśnie, jakiego spadkobierca, bo jest się o co troszczyć i czasy są takie, prawda, że tej troski naprawdę wymaga tyle. Ja szczerze mówiąc to pochodzę z Warszawy, kocham Polskę. To jest łatwo mówić kocham, ale sentyment mam niezwykły, tak jak Polacy powinni normalnie mieć. Chodziłem do porządnej szkoły Tadeusza Rejtana, gdzie jeszcze ciało profesorskie przedwojenne. Łaciny się uczyłem, język łaciński, bo akurat, no wszystko jedno, łaciński. Potem było stulecie Rejtana, jakieś 6 lat temu, z tej mojej szkoły, jeszcze profesorowie ci żyli. Ja tam występowałem, napisałem piosenkę Rejtan, Rejtan, któż to jeszcze pamięta, taki romantyczny walc. No i potem wspominam, jak ja, co tam się działo i mówię tak, dwuja z biologii, dwuja z łaciny, takie miałem wyniki, za to piątka z gimnastyki. Wracając do tych dwóch podstawowych uczuć, śmiech i płacz, taką soczewką jakby, która najbardziej skupia te dwa uczucia w moich tak piosenek, które pisałem, bo jedne śmieszyły, drugie wzruszały, a tutaj udało mi się połączyć to jedno, tą wodę z ogniem i to jest w piosence nie mojej kompozycji. Włodzimierz Nachorny napisał muzykę, śpiewał Bogusław Metz, jej portret. Naprawdę, jaka jesteś, pana. Ja dopisałem do tego słowa o miłości żaby do jeża. I to właśnie tam się to skupiły, te dwa uczucia. Potem w Opolu widziałem Nachornego, który jest wspaniałym facetem. To jest taki rodzaj
kompozytor cudowny, talent niezwykły, a jednocześnie twarz dobrego krasnala. Ja mówię do niego, bo normalnie to powinno się jakby zapytać, czy ja mogę coś z tym zrobić, to. I ja mówię tego, Włodek, bardzo cię przepraszam, że nie spytałem cię, czy mogę o tej żabie dojeżdżać do tej waszej pięknej piosenki. A on mówi tak, dziękuję ci za żabkę. To już jest piękna odpowiedź. Na dużym żółtym. Czy mógłbym prosić troszeczkę cię? Proszę pana, zwłaszcza pan. Pan mi przypomina, proszę pana, kogoś z rewolucji jeszcze rosyjskiej. Proszę wyjść. Na dużym żółtym liściu w czasie dżdżu siedziała żaba, czemu właśnie tu? Nie wiedział nikt i żaba chyba też nie wiedziała, siedząc żuła pesz, kontemplowała deszcz, przeżuwając pesz. A nieopodal żaby kucnął jeż, dla towarzystwa żabie żuł coś też. W jeżynach nagle żaba rzekła mu, ja cię żetem, mój żużu, naprawdę żetem, chcę cię teraz tu. I w żabie wzięła go ramiona, kochanka żaba, żaba żona, a z długich rzęs kapały żabie szczęścia łzy. I tuli żabią twarz do jeża, jak hełm się tuli do żołnierza, i tłumiąc łzy śpiewa mu only ty. Czy w szczęściu nie przeszkodzi różna płeć? Zażenowany jest, chciał żabie rzec, nie zdążył, bo znów żaba go żetem i tuli dłoń mami snem. Pasjanse składa mu z samych żabich serc i szepcze mu mój mały książę, jeżeli kiedyś zajdę w ciążę, potomstwo mieć to w życiu najpiękniejsza rzecz. Urodzę tobie jeżo żabki, tak trochę z ojca, trochę z matki, tak jedno tę, drugie tę, pół na pół. Oj, kulturalne, inteligentne, wszystko pamiętają. Jestem pełen podziwu dla tej artystki, która to śpiewa. Jestem zachwycony jej wielkim talentem, naprawdę. Boleję nad tym, że gdzieś jakby się rozpłynęła w świecie poezji, prawda? A żyje przecież. No. Tak w życiu bywa, żabę kocha jeż i pomyśl, ile szczęścia mógłbyś też przy żabie znaleźć, gdybyś jeżym był. Więc proszę cię z całych sił, mój drogi Jerzy, kochaj żabkę swą, byś i ty chronić szczęścia łzy. Wszyscy razem, proszę bardzo. Wszystkie żabki razem. Jezioro łabędzie. Za przystojny terrorysta ujął mnie tym, że nie tylko gitarę przyniósł, ale jeszcze zaczął sypać jak z rękawa propozycjami, które ja mogę zaśpiewać. I podrzucił mi jeszcze taki temacik, to jest piosenka długa, ale ja zaśpiewam ze dwie zwrotki, ze dwa refreny razem zaśpiewamy, bo jest to melodyjna rzecz. To się udało tak zrobić w tamtych czasach, to jest 81 rok, że 80-81, że ta piosenka była normalnie na dancinga grana. Ja się trochę czuję się cyganem, tak, jeżeli chodzi o duszę. To tego cygana tam wmontowałem, melodia jest taka liryczna, to. Treści niesie fajne, a jedno się nadaje się do tańca. I to w knajpach, w restauracjach, to wszędzie było grane. Ciężka jest praca górnika, niełatwa jest praca kelnera. Tak pieśń się moja zaczyna, pieśń o zachodnich bankiera. Motyl wiosenny przeleciał,
już nurza się w kropli rosy. A tam zachodnim bankierom za wcześnie siwieją włosy. Graj cyganie, graj serce swoje, muzyka twoja nagle żalem w sercu zbiera. Graj cyganie, graj serce swoje, daj, niełatwe jest życie bankiera. Mógłbym pożyczyć bankierom lub w formie dać zapomogi, lecz nie chcę szafy przesuwać, nie będę zrywał podłogi. Płynęła rzeka zielona, płynęła i złote miały być karpi. A teraz i naród głodny, i cała Platforma Obywatelska się szarpie. Graj cyganie, serce. Jak to prorok jakiś czy coś, 30 lat temu śpiewam jakby wczoraj napisane, prawda? Jakby wczoraj w Gdańsku to się miało zdarzyć. I to było śpiewane, ja wtedy, proszę Państwa, prasa napisała inna twarz Andrzeja Rosiewicza, bo przedtem ostatni motyl PRL-u, złota mucha, berecik unosił się rozrywkowo i tak dalej. A tu nagle Solidarność, taki ruch społeczny, więc ja wtedy przysiadłem, akurat byłem w szpitalu, miałem trochę czasu i wtedy powstały te Graj cyganie graj, Propaganda sukcesu i Piosenka o prawdzie. Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba, oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo, no jak to pasuje znowu, pasuje. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste i nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy o wczoraj, prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nie prawda tworzona, to był akt odwagi, przez mędrców ze wschodu, prawda? I niech prawdy najczystsze nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. Ja pamiętam... Proszę Państwa, z orkiestrą śpiewałem to w FSO, Fabryka Samochodów Osobowych. Był taki duży festyn jakiś Solidarności, tam śpiewałem. Jakaś starsza pani siedziała, no i ludzie słuchali o tej prawdzie, a ona się zaśmiewała, śmiała się i śmiała w tej piosence. A ja wiedziałem dlaczego. Ponieważ ona chodzi do kościoła, a to jest na melodię Kto się w opiekę odda panu? No i proszę Państwa, aktualna, a propos wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, to my przewidując to, nagraliśmy na jedną płytę piosenkę Murzynek Bambo w Afryce mieszka, Kunga Galunga, czarno ma skórę, o, o, ten wasz koleżka, Kunga Galunga, uczy się pilnie wszystkie ranki ze swej murzyńskiej biednej czytanki, jak gdy ze szkoły do domu wraca, psoci wygluje do jego braca, psoci... Mama mu mówi, Bambo, napij się mleka, Kunga Balunga. Czyli mamy to aktualne, proszę Państwa, jak w sierpniu chyba, czy jakieś dwa miesiące, trzy temu, zostałem zaproszony na taki festyn, na piknik patriotyczny do Chicago. I tam pojechałem, wystąpiłem, wróciłem i wtedy w tym felietoniku napisałem, że jeszcze przed powrotem, a już była kampania wyborcza, udało mi się szybko jeszcze zgłosić moją kandydaturę jako niezależny. Bo jest jeden demokrata, drugi jest republikanin, a ja jako niezależny. I mówię, że bo takie chodzą słuchy, że w Białym Domu to tam jest tylko jeden Arab, nazywa się Barack Hussein Obama, a reszta co tam z tyłu jest, to już nie Arabowie są. I oni, że jeden, żeby był niezależny, bo mówią, i to jest prawda też chyba, że ten premier to nie jest niezależny, tam są takie różne naciski, koła, kręgi i tak dalej, że ho. A czasem, proszę pana, ja pana już prosiłem o kulturę, prawda? A czas, żeby odetchnąć, proszę państwa, od polityki, tych światowych spraw, tylko tak być bliżej życia,
to ja bardzo lubię, oni mnie zresztą z wzajemnością, meneli różnych takich, wiecie państwo. Siedzi dwóch meneli, jeden mówi tak: Janek, życie to jest taki zaklęty krąg. Żyjesz, chcesz się napić. Napijesz się, chce ci się żyć. Albo mówi, a drugi jeden mówi tak: Janek, piją tak, masz jakieś marzenia? No mam. Jakie? Marzę o tym, żeby rzucić picie. No to rzuć. No i tak żyć bez marzeń. Ale zaczęła Polska,